Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie, może nie takiej krótkiej, około 2 tygodnie miałem przerwę. Niestety TFT jako gra mnie ostatnio troszkę nie interesowała. Myślę, że niektórzy z Was mają podobne odczucia, jeżeli chodzi o tą grę, ale przyszedł czas na patch, który powinien odmienić wszystko. Cała gra, całe TFT będzie się zmieniało. Ja już o tym wcześniej mówiłem, bo Riot od początku TFT zapowiadał, że takie coś się stanie. Po prostu wyrzucą wszystkie czempiony, albo prawie wszystkie, i wrzucą kolejny zestaw czempionów. Jeżeli gracie w normalnego LoL'a, to wiecie, że tam jest około 150-160 czempionów, a w oryginalnym TFT było około 50 czempionów, tak więc mają duże pole do manewru. I przejdźmy do tego, jakie to zmiany, jakie czempiony będą wchodziły do TFT. Ten patch będzie się nazywał Rise of the Elements, czyli nowe klasy, nowe czempiony, i zaczynajmy od klas. Alchemist, czyli Singed, jeżeli gracie, to będzie dużo postaci z normalnego LoL'a, wszystkie będą z normalnego LoL'a, tak więc jeżeli gracie w normalnego LoL'a, to nie będę tych postaci aż tak opowiadał, a zakładam, że większość z Was miało do czynienia z normalnym LoL'em. Ignores Unit Collision, aha, czyli Singed pewnie prawdopodobnie będzie miał tego skilla, który truje i będzie po prostu biegał po mapie. Asasyni zostają bez zmian, ale asasynami będzie Diana, Kha'Zix, LeBlanc, Nocturne oraz Zed. Nocturna się tutaj nie spodziewałem, bardzo możliwe, że jako umiejętność będzie miał swojego ultimate'a. Berserk, Inborn Skill. Tutaj, że będą, oni będą skakali do najbliższego celu. To będzie ciekawa mechanika, jeżeli będziecie grali asasynów, którzy skaczą do najdalszego, oraz berserkerów, którzy prawdopodobnie będą tankowni, będą skakali do przedniego celu. I tymi postaciami będzie Mundo, Jax, Olaf, Renekton, Sion oraz Volibear. Blademasterzy jeszcze tutaj nie jesteśmy poinformowani. Prawdopodobnie będzie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o tą klasę. Krystal też nie wiem, będzie to Ashe, Skarner oraz Taric. Desert, czyli jakieś takie pustynne postacie. 50% penetracji armora oraz 90% penetracji armora. 2 oraz 4 czempiona, czyli tak samo jak teraz mają Voidy. Będzie to Azir, Kha'Zix, Renekton oraz Sivir, czyli prawdopodobnie Kha'Zix będzie na swoim pustynnym skinie tutaj występował i Renekton tak samo będzie na jakimś skinie tutaj występował. Druidzi leczą się 40 HP na sekundę. Jeżeli macie na przykład 46 Knightów oraz druidów, którzy będą waszymi carry, jeżeli będą mieli potencjał na bycie carry, to jeżeli jakaś postać bije was po 30-40, to oni będą po prostu leczyć całe te obrażenia. Myślę, że to będzie fajne takie połączenie, bo tylko dwóch ich potrzeba. Będzie to Ivern, Maokai oraz Nico. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jakie skille będą miały te postacie, którą umiejętność Riot postanowi wprowadzić. Electric, czempiony, które dostają oraz zadają krytyczne obrażenia, będą dostawali 60, 200 oraz 500 obrażeń. To jest gigantyczny skok. Myślę, że tego nie wprowadzą. Myślę, że na pewno tego nie wprowadzą, jeżeli chodzi o moje przemyślenia tutaj o tym. Z dwóch czempionów na czterech jest przeskok 440 obrażeń. Myślę, że nie ma szans, że to wprowadzą na 500 obrażeń. Aha, dobra, ale jak mamy zrobić czterech, jeżeli tylko trzy czempiony są Electric? Dobra, tutaj się jeszcze dowiemy, ale nawet jeżeli miałoby być tylko trzech za 200 obrażeń, to jest to bardzo dużo, bo każda postać ma 25% szansy na trafienie krytyczne. Oraz jeżeli na przykład gracie asasinów z elektrykami, to... A nie, to będzie tylko na przeciwników. To będzie głównie kontrowało w sumie asasinów, ale myślę, że jeżeli to będzie naprawdę biło 500 obrażeń, to będzie to grane bardzo często. Forest, czyli jacyś leśnicy, tylko trzech będzie można mieć. Random Forest Champions, o proszę bardzo, czyli jeżeli mielibyście, ale to wtedy jest troszkę element losowości, ale jeżeli byście mieli jakiegoś leśnika pod carry zagranego, to będzie on się klonował na początku rundy randomowo. Ivern, LeBlanc, Maokai oraz Nico, czyli LeBlanc prawdopodobnie będzie na skinie tak samo. Glaciale będą zmieniane, tutaj jeszcze nie ma informacji, ale z glaciali bardzo... Żaden glacial nie zostaje z oryginalnych glacial. Nie, Volibear, dobra. Volibear został jako glacial, ale oprócz tego nic innego nie ma i jeszcze mamy Warwicka. Kolejną klasą będzie Inferno, Damage of Inferno, będzie podpalało pola. Będzie podpalało pola i będzie biło procentowe HP.
Przez 5 sekund, czyli praktycznie tak jak Morello. Ciekawe, czy to będzie podpalało postać na 5 sekund, czy to dane pole na 5 sekund będzie podpalało. 80% ability, 150 i 9 będzie można złożyć jako 250, tak więc prawdopodobnie wszystkie itemy ze spatuli też będą zmieniane, żeby składać inne klasy. Czempiony to będzie Ani, Brand, Diana, Kindred, Varus oraz Zyra. Czyli Kindred pewnie będzie występowała na Infernal Skinie, żeby spełniać tą klasę. Light, jeżeli Light Champion umrze, to reszta drużyny, nie, reszta Lightów tylko będzie dostawała 10%, 25%, 50% attack speeda oraz 25% maksymalnego zdrowia tej postaci. Atrox, Jax, Nasus, Soraka, Vayne oraz Yorick. Ciekawe jak Soraka będzie działała. Jeżeli dadzą jej swojego heala, to będzie to niesamowicie mocna postać. Myślę, jako taka postać wspierająca, jako pojedynczy champion. Machine to jest chyba z Doty. Tam też są maszyny albo roboty tam są. Jeżeli spadnie HP poniżej 50%. Aha, nie będą oni mogli dostawać obrażeń, jeżeli spadnie im HP poniżej 50% na 2 sekundy, 3-4 sekundy. Nocturne oraz Rek'Sai, czyli Rek'Sai też pewnie dostanie zmianę klas i będzie występowała na innym skinie. Mage'e mają szansę na podwójne skastowanie swoich speli. O, proszę bardzo. I na 6 jest to 100% szansy. No to jest niesamowicie mocna umiejętność, jeżeli Veigar teraz będzie miał. Chociaż Vegarowi prawdopodobnie zostawią tą umiejętność, którą ma, ale no przypuśćmy, że macie Vegara na drugim poziomie, na trzecim poziomie oraz sześciu mage'ów, to wtedy Vegar będzie po prostu zabijał dwie postacie z każdym użyciem umiejętności. To myślę, że może się okazać za mocne, tego raczej nie wprowadzam, bo jeżeli damy wystarczającą ilość łezek na każdą z postaci, to będą oni za szybko się odpalali. Mountain, Malphite oraz Talia. Na początku każdej bitwy jeden nasz sojusznik dostanie tarczę 1500 HP. No proszę bardzo, co oni tutaj robią? Myślę, że większość z tych buffów będzie zmieniane do wyjścia, a faktycznie aktualnego wyjścia w grze 1500 HP brzmi jak absurdalnie wysoka liczba. Myślę, że tego nie wprowadzą, chyba że te postacie będą drogie. Mystic jeszcze nie jest tutaj, Ocean. Dostają dodatkowe manę. A, wszyscy dostają dodatkową manę. 10, 25, 40 manę. No proszę, to pomyślcie sobie, jeżeli dacie tą dodatkową manę, połączycie z mage'ami. Jest tu jakiś, który się pokrywa. Vladimir się pokrywa. Vladimir, jeżeli dacie mu dodatkową manę, to może on na samym początku bitwy odpalić swojego ultimate'a dwa razy. Poison. Trzy czempiony tutaj są potrzebne. Będzie to Mundo, Kog'Maw, Singed oraz Twitch. Aha, jeżeli kogoś uderzą, to wtedy on będzie potrzebował 50% więcej many, żeby odpalić swojego skilla. Predator. Any damage Predator deals. O, proszę bardzo, jeżeli jakakolwiek postać z Predator. A, musicie mieć trzech Predatorów, i jeżeli jakikolwiek Predator uderzy w postać, która ma poniżej 25 HP, to zabije ich od razu. To jest bardzo ciekawe, jeżeli. Znaczy, wspominałem wcześniej o Knightach, a Knightów już może nie być, i z tego co widzę, to Knightów nie będzie, ale jeżeli jakieś postacie tankowne będą, to oni będą ich zabijać od razu. Rangerzy. Tutaj bez zmian zostaje po prostu. Czempiony zamieniły się w Rangerach. Shadow 2 na 4. Dostają 50 albo 100% AD w kilka sekund. Kilka sekund po walce, lub jeżeli dostaną killa. Mal'Zahar też będzie postacią. Sion, bardzo ciekawe. Summoner mają więcej HP. Aha, mamy error. Ani, Azir, Mal'Zahar. Yorick też będzie nową postacią. Variable. Qiyana będzie czempionem. No proszę bardzo, nie wiem czy tego chcemy w tej grze jeszcze. Wystarczy, że w LoLu jest wystarczająco mocna. To jeszcze dodadzą do TFT. Nowa mechanika Elemental Hex. Ciekawe co to będzie. Aha, tutaj może wybrać. To jest ciekawe jeszcze. Zobaczymy co to tak naprawdę wniesie. Warden. Total Armor jest powiększona o 100, 250, 400%. Brzmi jak zbyt dużo. Brzmi jak zbyt dużo tak naprawdę.
Bardzo mnie ciekawi, która z tych kompozycji będzie najmocniejsza oraz która postać się okaże najsilniejsza, bo z tego co widzę, to nie będzie już takich postaci jak Draven do kierowania, ale ciekawe, czym te postacie zostaną zastąpione. Kto się okaże tak naprawdę bardzo silną postacią? Myślę, że na PBE już niedługo się dowiemy i postaram się nagrać gierkę z PBE też, żeby zobaczyć, jakie te postacie będą mocne. Janna oraz Yasuo będą jeszcze Windem, a teraz przejdźmy do czempionów. Tych czempionów jest naprawdę dużo, tak więc raczej jakoś chciałbym to szybciej zrobić. Zobaczymy, co tutaj będzie. Zobaczymy, ile tych czempionów też jest. Więc przechodźmy do tej listy czempionów. Aatrox będzie Lightem, Blade Masterem. To się chyba nie zmienia. Umiejętność się raczej nie zmienia, będzie nadal kosztował 3 Ani, Inferno, Summoner 4 będzie kosztowała. Aha, jest za lot of Magic Damage. Z Tibersa będzie przywoływała, czyli swojego Ultimate'a, czyli tego Misia będzie przywoływała. Ashi będzie kosztowała 4. O, tutaj mamy zmianę. Daje więcej atak speeda, już nie będzie stunowała swoją strzałą, czyli wszystko próbują tutaj zamienić. Naprawdę, TFT to po prostu będzie nowa gra niedługo. Azir będzie kosztował 3, Desert Summoner i będzie spawnował swoich soldierów na 6 sekund. Brand Inferno Mage 4 będzie kosztował, czyli tutaj bez zmian, umiejętności jeszcze nie powiedzieli. Myślę, że to będzie jego W tak naprawdę. Braum tutaj też nie zmienili jego tarczy, dalej kosztuje 2, Cassiopeia jeszcze nie wiemy. Diana będzie Inferno Assassinem. I jej W będzie skillem, kosztowała będzie ona 2, czyli takie trzy kółeczka wokół niej się robią i zadają obrażenia. Mundo, Poison, Berserker, czyli ci co wykańczają na raz. Nie, Berserker to nie są ci co wykańczają, to są predatorzy. Toxic Cloud, będzie to taka chmura toksyczna na 8 sekund, która zadaje jakieś tam obrażenia. Zobaczymy, czy to ma jakiś tam większy sens. Ezreal może się okazać mocny. Naprawdę mocny się może okazać, jeżeli będzie miał umiejętność, która będzie potrzebowała mało many, żeby jej użyć. 3 będzie kosztował. Fajnie jest robić postacie, które kosztują 3 golda pod carry. Myślę, że to może się okazać bardzo fajnym wyjściem, jeżeli gramy pod Ezreala i będzie on odpalał swoje Q w postać, która ma najmniej HP. Janna, Windblast. O, proszę, czy będzie stunowała, leczyła. Oraz podrzucała? Nie. 3 sekundy? Aha, 3 sekundy się będzie odpalało. To tornadko leczyło swoich, a przeciwników stunowało. Będzie ono kosztowało 4. Ajax kosztował 2. I będzie to jego E. Czyli unika wszystkiego na 2 sekundy, a później zadanie obrażenia. Ivern. Forest Druid 1. Tak, w sumie można się było spodziewać, że Ivern będzie kosztował bardzo mało. Umiejętnością Iverna będzie dawanie tarczy postaci w waszej drużynie, która ma najmniej HP na 5 sekund. Tarczy będzie 200, 400, 600, zależny od postaci, od levela Iverna. Kha'Zix. Zmiana umiejętności też tutaj będzie znikał, czyli tak jak jego Ultimate w normalnym LoLu. I Kha'Zix będzie kosztował 4. No, to jest wielka zmiana. Biorąc pod uwagę, że wcześniej kosztował tylko 1 golda. Kindred będzie troszkę tańsza, będzie ona kosztowała 3, ale będzie miała też 3 klasy. Warto jest mieć takie postacie w swoim teamie, które mają 3 klasy, bo wtedy możecie więcej tych klas dołożyć i mieć silniejszą kompozycję. Będzie to ten Wilczek atakujący, a nie jej Ultimate. Czyli ciekawie, Kog'Maw. Jeden będzie tylko kosztował. Myślałem, że Kog'Maw będzie dużo mocniejszy, że będzie to postać pod carry i będzie to odpalanie swojego ulta. LeBlanc, Assassin za dwójkę i Mage też. No proszę, jeżeli to będzie Assassin oraz Mage, trzech Assassinów oraz sześciu Mage, może będzie grywalne pod LeBlanc carry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pierwszym levelu już będzie biła 200, no to na pewno będzie mocna. Na drugim levelu 450, to może być taki nowy Zed. Czyli postać za 2, która jest naprawdę mocna. Lux będzie kosztowała 7. O co tutaj chodzi? No to Riot teraz poszalał. Albo to jest bug, albo czegoś nowego się tutaj dowiemy, jeżeli chodzi o TFT. Będzie ona biła 600, 900, 1200, czyli swojego ultimate'a będzie miała. Wszystkie elementy. No nie wiem, jak to będzie wyglądało.
7 golda postać. No możliwe, że to się okaże tak, że kto pierwszy zbierze Lux z karuzeli, to po prostu wygra grę. Master ma OK, ma Zachar, jeszcze nie wiemy. Nami będzie miała swojego ultimate'a i kosztowała 5. Nasus będzie za jedynkę. Raczej nie będzie tutaj nic robił. Nautilus będzie przyciągał najdalszą postać. Nie, będzie podrzucał, czyli swojego ultimate'a będzie podrzucał oraz stunował najdalszą postać na długi okres czasu. Możliwe, że to będzie nowa Leona. Niko, 3 wave'y AOE. Powiększającym się dystansem. Ciekawe, możliwe, że nie będzie mocne. Kosztowała 2. Nocturne za 3 golda. Co trzeci atak będzie pomac. Będą wspomagane. Aha, każdy trzeci atak jest wspomagany silniejszy i będzie odnawiał jego HP, czyli pasywkę. Po prostu dali Olaf dla cel Berserk. 4 będzie kosztował mało postaci za 1. Jest z tego, co mi się wydaje. Myślę, że w tym patchu. O, tu jest troszkę więcej. W tym patchu jest dużo postaci za 1 golda, a z tego, co widzę, to tutaj jest troszkę mało. To, co można z tego wyciągnąć, to to, że będzie się opłacało częściej iść wyższy level, żeby zdobywać te postacie droższe. A Olaf będzie dostawał atak Speeda oraz Lifesteala. Ornn, Electric Warden kosztujący 1. Postacie za 1 raczej nie będą jakoś super silne. Qiyana za 3. Dostaje Dasha w bok. A, będzie dashować obok swojego targetu i dostawać i rzucać tam skill. Za bardzo nie znam Kianę w normalnym LoLu, bo odkąd ona weszła, to w sumie nie grałem w LoLa, tylko w TFT, a więc nie wiem, co ona będzie robiła. Rek'Sai, Machine Predator, a nie tak jak teraz jest Void, Brawler, Ability 250, 900 True Damage'a. Może Rek'Sai pod carry? Jeżeli zrolujemy Golda i weźmiemy Rek'Sai na trzecim poziomie i będzie ona biła pod 900 True Damage do przeciwników, no to może się okazać bardzo silną postacią. Renekton 1 golda, nie warto omawiać raczej. Singed będzie kosztował 5 golda. No myślałem, że Singed będzie postacią tanią, taka, żeby sobie tylko biegała, a tu proszę postać za 5 golda, która bije 400, 800, 1200 przez 4 sekundy. Może się okazać mocną postacią. Sion tutaj będzie miał tego swojego skilla, który podrzuca i kosztował 3. O Sivir jeszcze nic nie wiemy. O Skarnerze nic nie wiemy. O Soracie nic nie wiemy. Syndra będzie pewnie na tym skinie takim wodnistym. Kosztowała 2 golda. Dziwne targetowanie tutaj jest, ale pewnie to będzie jej Q tylko. Talia będzie kosztowała 1 golda. Całkiem dużo damage'u, jeżeli chodzi o postać za 1 golda. Bo jeżeli szybko ją wbijemy na drugi poziom, to jest to już 325 damage'a. Taric będzie kosztował 5 i ultimatem, proszę bardzo, Taric i wszyscy jego pobliscy sojusznicy będą nietykali na kilka sekund, czyli tak jak jego ultimate Thresh będzie rzucał latarnię do swojego sojusznika, który ma najmniej HP i będzie go osłaniał tarczą. Twitch na swojej umiejętności będzie miał Twitch. Na 8 sekund będzie odpadał umiejętności, która da mu 100, 120, 150 atak damage, czyli bardzo fajnie, na pewno to będzie działało. Varus, 2 golda, Inferno Ranger, czyli tu bez większych zmian. I będzie on dalej kastował swoją strzałę. Vayne za 1 golda, nic się nie zmienia, nadal zostanie na tym samym skinie, bo będzie miała ona Lighta. Tak samo będzie działał jej skill Vegar. Tak, Vegar będzie działał tak samo jak teraz działa, czyli jeżeli złożymy mu 6 Mage, to on ma 100% szansy, że odpali swoją umiejętność dwa razy, a wtedy zabije po prostu dwie postacie, czyli Vegar pod carry może być jak najbardziej grywalny, jeżeli damy mu kilka łezek na przykład. Vladimir za 1 golda, nie jest napisany damage niestety. Volibear za 2 golda, a będzie miał aż 3 klasy, no to jest bardzo fajne. Bo wtedy Volibeara możemy składać pod naszego carry albo postać, którą po prostu zawsze warto mieć, bo wtedy możemy złożyć więcej tych klas. 450 obrażeń na drugim poziomie i postać za 2 golda. To jest dużo obrażeń. Jeżeli postać ma mniej niż 35 HP, to ostatecznie zabije ją i odnowi sobie manę. O kurde, no to Volibear może być niesamowicie mocną postacią. Może on być mocno postacią, jeżeli mu damy na przykład itemki pod AD, żeby on szybciej osłabiał swoich przeciwników, itemki pod manę, żeby ich zabijał oraz nadawiał sobie manę, to może być to mocna postać. Barwik za 1 raczej nadal będzie gównem. Yasuo za 2 golda. Nie wiemy jeszcze, jaką będzie miał umiejętność.
Jorik będzie za 4 golda. Aha, tutaj może będzie to działało jak Redemption. A będzie odnawiał chyba po prostu i dodawał im AT. Z będzie za 5 golda. No w końcu potrzebna zmiana, jeżeli chodzi o Zeda, bo było niesamowicie mocne. Teraz kosztuje 2 golda. Nadal ma 3 klasy i będzie on tworzył klona. O kurde, to będzie miał W, a nie Q. Będzie on tworzył klona i ten klon też będzie bił. Bardzo fajnie to może działać. Zyra za 1 golda będzie miała tam. Pewnie nie warto omawiać. I to jest wszystko. To są nowe czempiony, nowe klasy, które będą wchodziły do TFT. Jest tych zmian naprawdę niesamowicie dużo i myślę, że tego TFT potrzebowało, żeby te klasy zostały wprowadzone oraz odmienione. Troszkę zostało TFT, bo stawało się takie platoniczne, że nic się tam za bardzo nie zmieniało, a teraz naprawdę duże zmiany, ludzie na to czekali i ja razem z nimi, bo ostatnio w TFT nie grywałem. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek, że czekacie na te zmiany. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, komentarz. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.